Siemaneczko, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i dzisiaj mam dla Was taki bardzo prosty sposób na to, jak możecie coś zacząć rozwijać swojego, totalnie za darmo i nie będziecie musieli nic tworzyć, bardzo dużo czasu też nie będziecie musieli poświęcać na to, wystarczy, że będziecie konsekwentni w swoich działaniach i z czasem będziecie mogli na tym zarabiać dosyć fajne pieniądze. Fajnie, bo to będzie z czasem taki dochód pasywny, gdzie nie będziecie musieli dużo robić, a będziecie mogli na tym zarabiać dosyć fajne pieniądze. Jeżeli taka tematyka zarabiania Wam się podoba, jeżeli chcecie więcej filmów na temat właśnie zarabiania i sklepów internetowych, na temat sklepów internetowych, na temat zarabiania na sklepach internetowych, to zapraszam do subskrypcji, ponieważ takich materiałów pojawi się na kanale więcej. A dla tych, którzy już zalajkowali film, bardzo dziękuję i możemy przechodzić do tematu. Tak więc dzisiejszy film będzie dotyczył Instagrama i będzie on dotyczył fanpage'y, stron na Instagramie, na których bardzo dużo ludzi. Jest to tak naprawdę taki początkowy biznes, od którego każdy może zacząć. Bardzo dużo właśnie ludzi zauważyłem, z tego korzysta, z tego sposobu i bardzo dużo ludzi na tym zarabia. Jest cały czas tutaj, można wejść, jest bardzo dużo różnych niszy, w których można właśnie wykorzystać ten sposób. A mianowicie będzie to po prostu założenie takiej strony na Instagramie. Można założyć tak naprawdę w różnych niszach kilka stron, ponieważ ten sposób nie będzie od nas wymagał bardzo dużo czasu. Nie będziemy musieli robić sami zdjęć, ani nie będziemy musieli tworzyć żadnego kontentu. Na początku, co będzie ważne, to właśnie wybrać sobie nisz i stworzyć w niej właśnie stronę na Instagramie. Fajnie, żeby ta strona była związana choćby nazwa właśnie z tą niszą, czyli tak jak w przypadku tego konta jest to InstaDog. Oczywiście warto jeszcze zrobić jakiś ciekawy opis naszej strony internetowej. Na początku może nie podawać maili, tylko właśnie jakiś taki fajny, krótki opis zrobić, może takie 3 linijki na temat tego, co osoba dostanie, jeżeli na przykład zafollowuje naszą stronę na Instagramie. I właśnie tak jak mniej więcej, tak jak możemy tutaj zauważyć, ta strona już zarabia na tym, ze względu na to, że ktoś zapłacił jej za to, żeby ona polecała produkt, którym jest jakiś halloweenowy właśnie taki kostium dla psa, więc w ogóle jest to sklep dropshippingowy. Właśnie w ten sposób można zacząć, choćby jeżeli prowadzimy sklep dropshippingowy, to współpracować z takimi influencerami, a jeżeli mamy taką stronę na Instagramie my możemy właśnie brać pieniądze od tych osób, które prowadzą dropshipping, czy inne sklepy internetowe, czy całkiem inny biznes i polecać właśnie je tutaj w tym bio. Tak naprawdę nic to nas nie kosztuje, a będziemy na tym zarabiali, ale to dopiero w momencie, kiedy już nasze strony będą trochę jakby miały więcej obserwujących. I teraz skąd brać content, bo wiadomo, content będzie tutaj najważniejszy. Trzeba będzie postować, tak wrzucać te posty tak raz, dwa razy dziennie. Znaleźć również jakieś ciekawe hashtagi na internecie, można za darmo je znaleźć, można zakupić jakąś stronę, na której możecie znaleźć te hashtagi, natomiast te darmowe strony również gdzieś tam znajdziecie te hashtagi. Można również taki research samemu przeprowadzić, natomiast będziemy chcieli właśnie tak wrzucać raz, dwa razy dziennie takie posty. I skąd brać w ogóle content, skąd brać takie zdjęcia, filmy? Wystarczy, że przejdziemy sobie choćby na taką właśnie stronę, która już to wrzuca, i wystarczy, że przejdziemy sobie na takie zdjęcie, klikniemy sobie, jeżeli jesteśmy na komputerze, to tutaj, jeżeli jesteśmy na telefonie, wiadomo, też są tam takie trzy kropeczki. Wystarczy, że sobie skopiujemy link i przejdziemy do jakiejś strony, której będziemy mogli pobrać to zdjęcie. W przypadku, jeżeli robimy to na telefonie, to bardzo polecam aplikację Riposta. Można ją pobrać właśnie na Google Play i na sklepie Play, i ona jest darmowa. Tam wystarczy wkleić link i pobrać. Natomiast jeżeli robimy to na komputerze, można znaleźć różnego rodzaju właśnie strony, na które możemy pobrać takie zdjęcie czy film. Między innymi właśnie tutaj jest InstaDP. Wystarczy, że kopiujemy, wkleimy tutaj po prostu ten link i pobierzemy nasze zdjęcie. I w momencie, kiedy pobierzemy to zdjęcie, tak naprawdę możemy wrzucić od razu na naszego Instagrama. I tylko żeby pamiętać o tym, żeby po prostu zmienić ten opis. I warto również podać właśnie w opisie ten kredyt, czyli to
to zdjęcie zrobiła ta osoba, właśnie ta osoba tutaj, która ma, posiada tego Instagrama, i właśnie, żeby ten kredyt dodać, to co ona tutaj, ta osoba też tutaj ma skopiowane, i w tym momencie nie będzie żadnego problemu z tym, żeby to zdjęcie posiadać na swoim Instagramie. I można tak robić ze wszystkimi zdjęciami, można robić z różnymi filmikami, tak jak na przykład tu jest właśnie ten filmik, dosyć ciekawy. Również można właśnie ten filmik skopiować i wrzucić na swojego Instagrama, w zależności od tego, co robimy. Jest bardzo dużo niszy, jedną właśnie taką popularną jest, są psy, natomiast mamy również jakieś miejsca różnego rodzaju ciekawe na świecie. Również możemy choćby to wideo wziąć, skopiować sobie link, pobrać sobie w jakiejś aplikacji, czy to właśnie na jakiejś stronie internetowej, i od razu możemy wrzucić na Instagrama. Fajnie jest tylko wymyślić jakiś swój opis. Możemy to robić w Polsce, możemy to robić po angielsku, po polsku, w zależności jak wolimy. Dosyć fajnie można tutaj wejść po polsku, ze względu na to, że po angielsku jest dużo takich stron, natomiast po polsku jeszcze nie tak dużo, więc można nawet wziąć sobie to, czy nawet ten opis przetłumaczyć na polski i po prostu wrzucić sobie na Instagrama, więc to jest bardzo łatwy sposób. Kolejną taką niszą to jest właśnie takie bogate życie jakby, czyli również można sobie któreś te posty po prostu stąd skopiować, wkleić, tylko dodać ten credit, i możemy znaleźć dużo różnych takich stron, jeżeli chodzi o właśnie o psy, czy o inne rzeczy, i z różnych po prostu brać ten content i wrzucać na naszego Instagrama. To tak naprawdę zajmuje, wrzucenie jednego posta zajmuje pobranie go i wrzucenie 5 minut, czyli 10 minut dziennie będziecie musieli poświęcić na to, żeby te posty tu wrzucić. Plus możecie z 10 minut poświęcić na to, żeby na przykład przejść sobie na osoby, które lubią choćby z tej strony. Tylko jeżeli bierzecie stąd posty na przykład z tej strony, to wyszukujecie sobie inną stronę związaną właśnie też właśnie z takim życiem, właśnie tutaj możecie choćby kliknąć sobie tą strzałeczkę i znaleźć inne takie strony, i jak przejdziecie sobie na taką stronę, ta osoba również będzie miała posty związane z takim bogatym życiem, możecie sobie po prostu tutaj kliknąć i co pół godziny na przykład te osoby, które polubiły, co pół godziny ze 20 followersów po prostu poobserwować te osoby. One zazwyczaj 50%, 60% z nich odda nam followa, więc na starcie jest to bardzo dobra metoda do tego, żeby zwiększyć tą liczbę obserwujących, a z jakimś czasem można po prostu ich odfollowować, ale to dopiero po jakimś czasie, kiedy już będziemy mieli więcej tych obserwujących. Kolejną taką fajną stroną są właśnie strony z cytatami. I jeżeli chodzi o cytaty, to jest to taka opcja, którą fajnie jakbyście jednak sami tutaj to stworzyli. Jest to bardzo proste, możecie przejść do jakiegoś programu graficznego typu Canva, jest to za darmo, jest to online, i tam wystarczy, że znajdziecie sobie jakieś zdjęcie i taki cytat sobie sami napiszecie, i to zajmuje też 15 minut, i tak naprawdę tutaj macie już taki swój własny content. Jeżeli ktoś woli po prostu mieć coś swojego, coś własnego, nie chce kopiować od niczego, no to właśnie może sobie choćby takie cytaty robić samemu i wrzucać na swoją stronę internetową. Tak naprawdę takich stron jest bardzo dużo. Ja tutaj wziąłem takie największe strony, 1 milion, 2 miliony, 1 milion. Natomiast tych stron jest bardzo dużo. Większość to mają właśnie po 100 tysięcy, po kilkanaście tysięcy. I tak naprawdę jeżeli dobijemy już do tych 5 tysięcy na przykład obserwujących, to ludzie będą do nas pisali, że chcą coś promować, jakiś produkt, zazwyczaj będą chcieli promować go za darmo, to my nie będziemy się godzili na przykład za to za darmo, chyba że chcecie na przykład jakiś procent ze sprzedaży. Jeżeli nie, no to możecie po prostu powiedzieć, że bierzecie płatność z góry, a nie interesuje was żaden procent, i ta osoba wam zapłaci taką płatność z góry, i wtedy wkleicie jego link tutaj do tego opisu, czy tam wrzucicie jakąś reklamę, jak będzie chciała. Oczywiście fajnie będzie, jak to raz na jakiś czas zrobicie, a nie cały czas będziecie promować, ze względu na to, żeby ci wasi followersi po prostu nie myśleli, że nie wchodzili na wasz profil i widzieli cały czas tylko reklamy, tylko właśnie jakiś fajny content, który wrzucacie, więc myślę, że wtedy to będzie fajnie to współgrało, i z czasem będziecie mogli jeszcze więcej zarabiać. Nagrywałem na ten temat filmy, jak można właśnie rozwinąć takiego, zarabiać na takim Instagramie, ale między innymi właśnie to są posty sponsorowane, czy to są właśnie jak kogoś ktoś będzie chciał,
chciał, żeby polecić jego profil na przykład w story, czy różnego takiego rodzaju właśnie promocje. Natomiast jeżeli macie na przykład swój własny sklep internetowy, no to będziecie mogli właśnie promować na nim, na tym Instagramie swój własny sklep internetowy, więc to też jest fajne, że oprócz tego, że będziecie promować inne sklepy, no to będziecie mogli swój własny sklep, swoje własne produkty, które sprzedajecie, jeżeli na przykład prowadzicie dropshipping, to będziecie mogli również polecać te produkty właśnie na swoim Instagramie, więc to jest bardzo świetny pomysł dla każdego i z czasem można naprawdę zdobyć dużo obserwujących i zarabiać pasywnie dochód właśnie z Instagrama. Tak więc myślę, że to fajny taki sposób na start, myślę, że filmik jest pomocny, jeżeli tak jest, to zapraszam Cię do lajkowania, jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu, na pewno na nie odpowiem i widzimy się następnym razem.